Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Właśnie przeżyłem koniec świata, oczekuję na święta, natomiast w tym wideo chciałbym Ci zarekomendować książkę, którą koniecznie musisz przeczytać. Koniecznie musisz przeczytać, a mianowicie po angielsku jest to Influence, Science and Practice. No, w polskim tłumaczeniu Wywieranie wpływu na ludzi autorstwa Roberta Cialdiniego. Tą pozycję na całym świecie sprzedano według autorów w ponad 1,5 miliona egzemplarzy i jeżeli myślisz o promocji jakiegokolwiek produktu przez internet czy w jakiejś innej formie, to ta pozycja książkowa jest naprawdę logicznym uzupełnieniem. W moim przypadku na przykład różnych kursów wideo marketingu, był to Rapid Video Blogging Gideona Shaulika z Australii, czy produkt Launch Formula Jeffa Walkera. Tą produkt Launch Formula widać tutaj, nawet byłem 2 razy w Arizonie. Jeżeli chcesz popatrzeć na moją koszulkę z Arizony, kupioną osobiście, to proszę bardzo. No, myślę też, że są jakieś polskie odpowiedniki tych naprawdę potężnych technik sprzedaży i to nie tylko w internecie. Natomiast Cialdini tutaj w bardzo przystępny sposób połączył teorię wywierania wpływu na ludzi, no, na mnie, na ciebie, którą oczywiście poparł przykładami z życia i jest to naprawdę wciągający bestseller, który w zasadzie czytasz od deski do deski. Mam ostatnio niechęć do pozycji książkowych, natomiast tutaj czytając w sumie bez trudu znajdowałem w swoich myślach analogiczne, jeżeli nie identyczne przypadki z mojego prawie 50-letniego żywota. Pytanie do ciebie, jeżeli w sumie kiedykolwiek zastanawiałeś się, no powiedzmy, dlaczego kupiłeś coś, na co no nie miałeś kompletnej ochoty, no, przy okazji brakowało ci kasy, powiedzmy, na spłatę kredytu, a tu kupujesz jakiś krab, jakiś szyt. Powiedzmy, no, czy zagłosowałeś na polityka, który totalnie poleciał z tobą w trąbę po wyborach? No, jeżeli wiesz wszystko o tym polityku, gratulacje. Natomiast właśnie w tejże książce znajdziesz rozwiązanie swoich dylematów. Co więcej, tenże Robert Cialdini, z Arizony zresztą, daje skuteczne rady, jak nie dać się naciągnąć powtórnie. Okazuje się, że nasz gatunek ludzki, przynajmniej ja, no, nie jesteśmy tak skomplikowani, jakby się to tobie wydawało, a podjęcie jakichś bardzo prostych marketingowych działań gwarantuje finansowy sukces praktycznie w 100%. Wstyd to powiedzieć, ale część naszych decyzji, część moich decyzji było podejmowane na zasadzie owczego pędu. Na marginesie podobno jesteśmy, czy przynajmniej ja jestem gatunkiem nieco myślącym niż te góralskie owieczki. Oczywiście są dwie strony mocy. Możesz wykorzystać wpływ na ludzi, zwyczajnie ich oszukując, no ale zwróć uwagę, że mając wspaniały produkt, możesz przekonać także tych niezdecydowanych do szybszego zakupu. I w pewnym sensie tym właśnie niezdecydowanym, tym drugim wyrządzasz krzywdę, no nie stosując tutaj technik opisanych przez pana Roberta Cialdiniego. Z drugiej strony wiedza nabyta po przeczytaniu tejże książki pozwoli zrozumieć Ci sens. No, mam nadzieję, że później uniknąć wpływu technik różnych akwizytatorów, innych nachalnych sprzedawców, no, szczególnie różnego gówna, z reguły przepłaconego kilkakrotnie, no, a którego, bądźmy szczerzy, z reguły nie potrzebujesz. Abstrahując od wartości merytorycznej tej książki, czyta się ją naprawdę jak dobrą powieść. No, jak Ci wspomniałem, zwykle nie jestem w stanie przejść przez kilka stron bełkotu książek fachowych z psychologii czy z medycyny, a tutaj przeczytałem 300 stron, prawie 300 stron w 4 dni.
Jest to wydatek około 50 zł. No, tą konkretną znalazłem po dość długich poszukiwaniach, ponieważ niestety trochę jej jakoś okresowo brakowało. Ściągnąłem ją przez Empik. No, w zasadzie nie przedstawię Ci wprost ani jednej techniki tutaj, czy przynajmniej nie nazwę wprost ani jednej techniki stosowanej w tym bestsellerze, ale wierz mi, że warto sięgnąć tutaj do tegoż to oryginału. Natomiast sam, stosując praktycznie identyczne metody, identyczne sposoby, sprzedałem w samym 2012 roku cyfrowych produktów w postaci kursu cyfrowego za kilkadziesiąt tysięcy złotych. No niestety niedługo przyjdzie czas płacenia podatków. W tym roku mam plany jeszcze większe. Natomiast no, takie małe ostrzeżenie. Z tego, co się dowiedziałem od znajomej, która załatwiała mi tą pozycję książkową pracującą bezpośrednio w tym wydawnictwie, które to wydało. No jest to końcówka obecnego wydania tejże pozycji, no ale nie zakupili praw do następnej edycji. Także radzę więc skorzystać z okazji, no jeżeli chcesz wykorzystać te metody do rozwijania biznesu. Mi się ten sukces udało osiągnąć, no myślę, że z Tobą będzie podobnie. Natomiast jeżeli przeczytałeś kiedyś tą książkę, chcesz się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, no być może niekoniecznie pozytywnymi, oczywiście zapraszam Cię tutaj do komentarzy pod tym wideo. No, dla sprytniejszych, no być może zauważyłeś jakąś z metod sprzedaży również w mojej wypowiedzi, również też możesz skomentować, ale żeby było jasne, ja nie jestem tutaj ani dystrybutorem, ani po prostu nie mam nic wspólnego z tą książką, poza tym, że naprawdę uważam, że jest rewelacyjna. Także a dla moich najwierniejszych fanów, którzy ze mną przeżyli koniec świata i niedługo, że tak powiem, przyjdzie ten smutny okres rozliczenia się podatkowego, z zysków zarobionych z wideomarketingu, zapraszam tutaj na mojego bloga, tenże wideomarketing.pl, i tam możesz się zapisać do newslettera, w którym naprawdę znajdziesz całą masę podobnych, użytecznych informacji, nie tylko o książce Roberta Cialdiniego. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, koniecznie skomentuj ten filmik.